Słupy trakcyjne zamiast drzew. Duże kontrowersje wywołała informacja o tym, że przy okazji tramwajowej inwestycji trzeba będzie wyciąć około 30 drzew na ulicy Piekarskiej w Bytomiu. Proszę sobie teraz wyobrazić tak długi odcinek ulicy bez ani jednego dużego, rosłego drzewa, które zacienia, jakby daje cień i ochłodę w słoneczne, upalne dni. Dzisiaj Piekarska, znana ze swojej linii tramwajowej, to plac budowy. Niektórzy uważają, że właśnie w trakcie tych prac drzewa ucierpiały. Pytanie, czy wykonawca, firma Eurovia, zrobił wszystko, co w ich mocy, żeby zabezpieczyć te drzewa. Wydaje nam się, będąc tutaj na placu budowy, że nie. Bryły korzeniowe są uszkodzone i może być za chwilę za późno. Miasto wyjaśnia, że od dawna było wiadomo, że wycinka jest konieczna, a dopiero teraz Urząd Marszałkowski wydał na to zgodę. Dendrolodzy, certyfikowani inspektorzy drzewa sprawdzili nam stan tych drzew. No i niestety z tej ekspertyzy wyszło, że na 35 drzew poddanych badaniom 29 jest w bardzo złym stanie i nie rokuje dalszego wzrostu w ramach prowadzonej inwestycji i po przeprowadzeniu tej inwestycji. W związku z tym nadaje się do wycinki, ponieważ jest w różnym stopniu procesu zamierania. Te ekspertyzy były przeprowadzone z użyciem specjalistycznego tomografu, dzięki któremu można zobaczyć, co drzewo ma w środku. Na obrazku ten niebieski, fioletowy fragment pokazuje element przegniły. Miasto zapewnia, że zrekompensuje wycinkę nowymi nasadzeniami. Ma się pojawić 49 drzew. Mieszkańcy mają jednak wątpliwości, czy nowe nasadzenia są odpowiednio pielęgnowane. Dobre wytną, posadzą nowe drzewa. Nikt o te drzewa nie dba, bo za granicą te drzewa są i obudowane, i podlewane, proszę pana. A u nas nie, i potem te drzewa sobie schną. Te słowa potwierdza ekspert. Miasta nie dbają najczęściej o ważną część miejskiej tkanki, jaką jest zieleń. W standardzie powinno być, a niestety nie jest w większości śląskich miast, utrzymanie bardzo pieczołowite tych nasadzonych drzew przez cały czas. Przez ustawowe 3 lata od nasadzenia, a nie wracanie do tematu po 3 latach i sprawdzanie, czy coś się nie wydarzyło. Wiadomo już, że odwrotu od wycinki nie ma. Wykonawca zacznie ciąć na ulicy Piekarskiej w najbliższych dniach. Co prawda drzew ma być później więcej, ale za to będą na pewno dużo mniejsze.